Cześć kochani, już jestem. Dzisiaj, tak jak Wam wspominałam już na Instastory, zrobimy sobie live o pasożytach, o odrobaczaniu. Dlaczego trzeba się odrobaczać? Jak to robić bezpiecznie? Czy każdy się musi odrobaczać? A tak mi przyszła mi po prostu taka myśl, bo w mojej szkole dział lecznictwa i naturoterapii pisałam właśnie pracę. Dokładnie miała ona tytuł Zioła jako naturalne metody oczyszczania organizmu z pasożytów i właśnie sobie tak zerknęłam, o czym tutaj pisałam. Ja to pisałam na podstawie książek, na podstawie wiedzy i w ogóle. I fajne rzeczy tutaj właśnie mam uwzględnione i chciałabym po prostu Wam je przekazać, bo mam tu właśnie o tym, że pasożyty mogą się przebijać przez nasze narządy, że one nie są tylko w jelitach i chciałam po prostu Wam pokrótce o tym opowiedzieć. I w ogóle, jak to, o co w ogóle chodzi z tymi pasożytami? Głównie chodzi o to, że każdy ma pasożyty, jednak między pasożytami musi być taka po prostu symbioza, równowaga. Gdy jest więcej tych złych bakterii, tych wirusów, pasożytów, bo pasożyty to są także wirusy, bakterie, grzyby, to wtedy dzieją się różne rzeczy i po prostu dochodzi do zaburzenia równowagi, organizm choruje, dlatego trzeba znowu doprowadzić ten organizm do równowagi i pozbyć się tych złych patogenów, tych pasożytów, wirusów, bakterii, grzybów, czy co tam złego się dzieje. No i na pewno wiecie o takich głównych objawach pasożytów, jak na przykład bóle brzucha, biegunka, ale tak naprawdę jest więcej takich objawów, które mogą świadczyć o pasożytach. Niektórzy mówią nawet, że wszystkie choroby związane są z obecnością pasożytów, a teraz na przykład lekarze nam mówią bardzo często, że to jest problem genetyczny, że jest to jakaś alergia i po prostu nie ma na to lekarstwa. A jednak, jak się potem okazuje, gdy taka mama sobie zrobi właśnie badanie kału czy biorezonans, to wychodzi, że jest tam gdzieś w dziecku gnieździ się jakaś glizda ludzka, czy jakiś tasiemiec, czy owsiki. I przedstawię Wam teraz takie najważniejsze, takie najbardziej, najczęściej spotykane objawy pasożytów i jest to tak, no tak jak już Wam mówiłam, są to bóle brzucha, nagłe czy jakieś przewlekłe biegunki, mogą to być też zaparcia, wzdęcia, mogą to być nudności, może to być gwałtowna utrata masy ciała, ale może też to być na przykład taki nadmierny przyrost masy ciała, może to być brak apetytu, może to być utrata energii, ospałość. Bardzo często teraz do nas pisze bardzo dużo osób, bardzo dużo osób do nas teraz pisze, co na właśnie taki brak chęci, na brak energii, na to, że nie chce się wstawać z łóżka. To bardzo często też jest objawa pasożytów i takie właśnie oczyszczanie organizmu z tych toksyn, z tych resztek pokarmowych, z pasożytów, z wirusów, bakterii, może po prostu znowu doprowadzi ten organizm do harmonii, do równowagi i przyjdzie właśnie taka energia, chęć do działania, do wszystkiego. No. Dalej, osłabienie, szybkie męczenie się także może być objawem pasożytów. Co to jeszcze może być? Może to być niedokrwistość, może to być anemia, bo na pewno wiecie o tym, że pasożyty uwielbiają żelazo, więc one się nim żywią. I jeśli my bierzemy jakieś chemiczne właśnie leki przepisane od lekarza na żelazo, ja kiedyś tak brałam, gdy byłam w ciąży z moim pierwszym synem i tak właściwie to mi nic to nie pomogło. Jeszcze dodatkowo dostałam zaparnie, umiałam się wypróżnić w tej ciąży, już miałam taki wielki brzuch, tu jeszcze zaparcia i to po prostu wszystko przez te żelazo, tylko jeszcze wtedy nie wiedziałam, że można po prostu naturalnie sobie podnieść żelazo, żeby sobie najpierw zakwasić żołądek, żeby pić jakieś takie zielone właśnie soki, szpil na koktajle, czy przede wszystkim sok z młodego jęczmienia, czy na przykład chlorelle, chlorofil. I właśnie brałam wtedy te tabletki i po prostu pasożyty się żywią tym żelazem i my wtedy bierzemy i po prostu dokarmiamy pasożyty, anemia dalej, nie podnosi się w ogóle poziom żelaza i tak samo z witaminą B12, pasożyty uwielbiają tą witaminę i jeśli my się nią nadmiernie suplementujemy, a pomimo to, że się suplementujemy, ten poziom nie wzrasta, to bardzo często to może wtedy świadczyć o obecności pasożytów. Po prostu my je dokarmiamy i one się mnożą, one się rozwijają, one po prostu rosną, więc to też jest takie ważne. Co jeszcze może być objawem pasożytów? Przede wszystkim kaszel. Przede wszystkim taki nocny kaszel. Mój synek tak miał, gdy miał bardzo powiększone migdały, miał taki nocny kaszel.
kaszlał mi nad ranem przez miesiąc, nic mu nie pomagało, później przestał, później znowu były to takie właśnie cykle kaszlu i dopiero jak ja mu wtedy zrobiłam odrobaczanie, wprowadziłam mu olejek migdałowy, na tutaj smarowałam mu migdałki, to dopiero wtedy po jednym, drugim odrobaczaniu, po zmianie diety, dopiero wtedy migdałki się obkurczyły, kaszel zniknął, po prostu te patogeny, te wirusy, pasożyty czy cokolwiek tam było, znikły, bo po prostu wprowadziłam te odrobaczanie i zdrową dietę, nie dokarmiałam pasożytów i to właśnie taki przewlekły kaszel bardzo często jest objawem pasożytów, praktycznie zawsze, bo ja nie wierzę w to, że coś innego mogłoby być i jeszcze można, ale to już jest troszkę takie bardziej zaawansowane, żeby sobie kontrolować dzień, w jakim pojawia się ten kaszel, bo bardzo często to jest w okolicy pełni, przed pełnią albo w okolicy nowiu, wtedy, kiedy pasożyty bardziej są pobudzone, bardziej wtedy są aktywne, one wtedy składają jaja, po prostu takie mają cykle rozwojowe, że one się stają bardziej aktywne w trakcie pełni i ja to zauważyłam u moich dzieci, gdy przychodzi pełnia, dwa dni przed pełnią one są takie lekko, albo jakiś katar się pojawia, albo jakiś katar, albo jakiś kaszel, albo właśnie jakieś takie chrząkanie i to na 100% jest wina pasożytów, więc zwróćcie sobie też na to uwagę, możecie sobie nawet zapisywać w kalendarzu, robić sobie takie kółeczko, ja sobie też tak robiłam swego czasu, ale po prostu teraz już wiem więcej i już tego tak nie kontroluję, bo po prostu to już się nie pojawia. Dobra, dalej, co jeszcze może być objawem pasożytów? Mogą to być też stany podgorączkowe, bardzo często piszecie, mówicie, albo ja gdzieś czytam, że pojawia się na przykład taka dziwna gorączka i nie ma żadnych objawów, więc też warto sobie sprawdzić w jakim okresie, w jakim dniu pojawia się ta gorączka, bo to też właśnie może być okolice pełni, więc to naprawdę jest bardzo fajne do sprawdzenia. Co dalej? Co jeszcze się mogą pojawić? Jakieś właśnie takie, może się nasilić jakaś alergia, gdy właśnie dziecko ma jakieś alergie, na przykład skórne, czy mówią lekarze, że kaszel i może się to po prostu nasilić, to po prostu też znak obecności pasożytów. Może się nawet pogorszyć wzrok, mogą się jakieś obrzęki kończyn robić, może się powiększać, a to już są takie skrajne wypadki, że powiększenie śledziony, powiększenie wątroby, bóle mięśni, stawów, problemy skórne, więc mogą właśnie się robić jakieś wypryski, jakiś trądzik, czy jakieś plamy na plecach, na rękach. To też jest objawem infekcji pasożytów. Zgrzytanie zębami, to na pewno już wiecie o tym, że zgrzytanie zębami najczęściej u dzieci podczas snu, dzieci także w trakcie, gdy mają pasożyty, gdy jest noc, one się rzucają w łóżku, co chwilę zmieniają pozycję, leżą tak, za chwilę na wznak, albo nawet chodzą po pokoju, po prostu są takie nadpobudliwe, mruczą coś przed sen, to wszystko może być objawem obecności pasożytów. Może się także pogorszyć pamięć, koncentracja, może się pojawić cukrzyca poprzez pasożyty, mogą się pojawić choroby serca, miażdżyca, może dojść nawet do zawału, może się zwiększyć potliwość. Też bardzo często osoby pytają, co na nadmierną potliwość i bardzo często po prostu, gdy człowiek się poci jeszcze, gdy ten pot jest taki nieprzyjemny, to po prostu to wynika z zagrzybienia, z organizmu, z nadmiernej ilości pasożytów, bakterii, więc wystarczy po prostu się odrobaczyć, oczyścić, wprowadzić sobie chlorofil, żeby przepłukiwał ten nasz organizm, zbierał te toksyny i po prostu pot wtedy jest bezwonny, bezzapachowy. To i co jeszcze? Nadmierny apetyt na słodycze, to już na pewno wiecie, że dzieci lgną do słodyczy, nie umią się oderwać, to właśnie jest na 100% obecność jakichś grzybów, pasożytów, one po prostu się żywią tym cukrem i one tak podświadomie nam mówią po prostu, żebyśmy zjedli te słodycze i bardzo często to widać u dzieci. Świąt okolic odbytu, to na pewno wiecie, że przy owsikach owsiki składają swoje jaja w fałdach odbytu. I też one nie składają jaja po prostu w kupce, tylko one składają jaja w fałdach odbytu, więc bardzo często, gdy oddajemy, na przykład oddajemy kał do badania, no to mogą po prostu owsiki tam nie wyjść. Po prostu teraz owsiki się bada tak, że są takie specjalne takie patyczki, żeby po prostu sobie przejechać po właśnie tych fałdach odbytu, albo takie plastry, gdzie się je przykleja, potem odkleja i wtedy dopiero te pasożyty można zobaczyć, ale takie badania właśnie wykonywane są w takich naprawdę porządnych laboratoriach parazytologicznych. Podejrzewam, że nawet w takich zwykłych laboratoriach ludzie o tym, pracownicy nie wiedzą, że do wykrycia owsików są całkiem inne badania. Moczenie nocne także może być objawem pasożytów, ale także na przykład zaburzenia mikrokrążenia, jakieś zimne stopy, zimne ręce, zaburzenia miesiączkowania mogą być także obecnością pasożytów.
bo tak samo endometrioza, ale to już jest taki bardziej rozbudowany temat, upławy, zapalenie pęcherzaczy nerek, nietrzymanie moczu, ale przede wszystkim torbiel i mięśniaki mogą być objawem obecności pasożytów. I jakie są metody właśnie badania pasożytów? No, no to na pewno już o tym wiecie, że jest to badanie kału, badanie makroskopowe kału, że pobieracie sobie kał, jednak te badania są niestety bardzo nie wiem jak to będzie, nieprofesjonalne. Po prostu możecie sobie wyobrazić, że macie, no zrobicie kupkę, tak? I bierzecie sobie po prostu kawałek tej kupy do probówki, ale na przykład pasożyty czy części pasożytów mogą być w innej części właśnie tego kału, więc jak już robicie sobie takie badania, to weźcie sobie próbkę z kilku miejsc tej kupy, żeby po prostu może akurat te pasożyty się tam, te ich jajka czy cokolwiek tam będzie znajdą, ale też bardzo ważne jest to, żeby właśnie robić sobie takie badania kału 3 razy pod rząd, a nie tylko jeden raz się odnosi do laboratorium, bo po prostu prawie na 100% wyjdzie, że nic tam nie ma, a po prostu mama myśli, a super, dziecko nie ma pasożytów, a potem objawy cały czas są i po prostu nic się nie dzieje, więc bardzo ważne jest to, żeby jak oddajecie kał tego dziecka, to żeby z kilku miejsc tego kału do probówki nazbierać, a nie tylko z jednego. To jest po prostu podstawa i żeby robić takie badania 3 razy pod rząd, robić to w takim naprawdę dobrym laboratorium parazytologicznym, ale też bardzo dużo osób po prostu robi sobie w laboratorium weterynaryjnym, bo wtedy te badania są po prostu naprawdę dobrze przeprowadzane. No, mamy też badania z krwi na przeciwciała, ale ja jestem ogólnie zwolennik, no bo to te badania na przeciwciała to po prostu już sobie robicie na przykład na konkretnego pasożyta, więc chcecie sobie zrobić przeciwciała na glizdę ludzką, czy na przykład tasiemca uzbrojonego, nieuzbrojonego, czy na przykład na bruzdogłowca szerokiego, to już jest na tej zasadzie. Ja jestem zwolennikiem biorezonansu, dobrego biorezonansu, żeby chodzić do takiej osoby, która się na tym zna. Ja już w sumie przeszłam kilka takich biorezonansów i tak naprawdę to nie byłam do końca zadowolona z żadnego, więc naprawdę to musi być biorezonans sprawdzony, z polecenia, na dobrym sprzęcie, gdzie naprawdę wyjdzie tam, jakie są pasożyty, nawet wyjdzie w jakich narządach, więc to jest naprawdę bardzo ważne. Ja jestem bardziej zwolennikiem do diagnozowania biorezonansem, a nie do leczenia. Ja wolę na przykład wyleczyć, może nie wyleczyć, tylko po prostu pozbyć się tych pasożytów ziołami, tak naturalnie, picie jakichś naparów, przyjmowanie ziółek i to jest dla mnie najważniejsze. Ale jedziemy dalej. Teraz opowiem Wam o tym, pasożyty na jakie grupy się dzielą. Tylko sobie tutaj poprawię kamerę, bo mi coś lampa ogląda. O, super. Dobra. Pasożyty dzielimy na pasożyty płaskie, czyli płazince, i pasożyty obłe, czyli oblęce. I pasożyty płaskie to są na przykład przywry i są to też tasiemce. Przywry to może być na przykład przywra chińska, płucna, przywra krwi. I może to być przywra trzustkowa, może to być motylica wątrobowa. Natomiast tasiemce, no to może być tasiemiec uzbrojony, tasiemiec nieuzbrojony, tasiemiec bruzdogłowiec szeroki, jest to najdłuższy tasiemiec. Może mieć on nawet kilka metrów. Teraz widzę, że mi lampa spada. Może to być też tasiemiec bąblowcowy. I teraz dalej. Natomiast tasiemce obłe, czyli oblęce, to mogą być na przykład owsiki, glizdy, mogą to być włosogłówki, włosienice, może to być nicienie czy tęgoryjce. I jeszcze mamy taką jedną grupę pasożytów, są to po prostu pierwotniaki, są to takie organizmy jednokomórkowe, które wywołują objawy takich chorób jak toksoplazmoza, lamblioza, rzęsistkowica. I tak właściwie tu mamy właśnie takie trzy grupy, przepraszam, muszę sobie tylko lampę poprawić, takie trzy grupy pasożytów. I jeszcze Wam tylko powiem, że oblęce w przekroju poprzecznym, one są takie okrągłe. Już sobie to poprawiam. Są okrągłe, jak po prostu glizdy czy dżdżownice. Mogą one być grubości włosa, na przykład owsiki i nicienie, albo mogą być też takie bardzo, bardzo malutkie, jak na przykład włosienice. I teraz tak, jeszcze chciałabym Wam powiedzieć tylko o tym, że oblęce są to po prostu takie najpopularniejsze pasożyty. Ich jajeczka połykane są z robinkami kurzu czy brudu, więc naprawdę bardzo łatwo jest się nimi zarazić. Z jajeczek takich wylęgają się larwy, które dostają się do płuc. I w czasie kaszlu one dostają się wtedy do jamy ustnej i ponownie zostają połknięte.
w międzyczasie się rozwijają, pełzną do jelit i tam znowu osiągają stadium dojrzałego osobnika i po prostu potem w stolcu składają jaja. I teraz jeśli chodzi o obleńce, tak jak Wam mówiłam, bardzo łatwo jest się nimi zarazić, bo są naprawdę bardzo lekkie, jak na przykład owsiki, jajeczka owsików są bardzo leciutkie i gdy na przykład dziecko ma owsiki, gdy drapie się w tą pupcie i te jajeczka gdzieś zostają na pościeli i na przykład strzepujecie pościel albo piżamkę rozbieracie, to te jajka one sobie po prostu latają na prawo i lewo wraz z kurzem i gdy my po prostu na przykład wchodzimy do pokoju, mamy otwartą bucię, to po prostu je połykamy i ten cykl rozwojowy tego pasożyta po prostu się dalej rozwija, więc naprawdę nie jest trudno się zarazić takim właśnie pasożytem. I też kiedyś ostatnio, nie wiem, słuchałam gdzieś na jakiejś konferencji u kogoś o pasożytach, że w przedszkolu na przykład bardzo dużo tych właśnie jajeczek, tych pasożytów gnieździ się w tych dywanach, bo dzieci po prostu śpią tam, chodzą po dywanach i tam one po prostu się gnieżdżą, dzieci tam, no wiadomo, bawią się na tych dywanach i naprawdę jest bardzo, bardzo łatwo zarazić się takimi pasożytami właśnie w takich placówkach, gdzie jest bardzo dużo dzieci. Natomiast jeśli chodzi o płazińce, czyli robaki płaskie, to one przypominają takie pijawki i one potrafią się przytwierdzać główką, na przykład tasiemiec, mogą się po prostu przytwierdzać główką, one mogą nawet wbijać się do narządów, do pęcherza, do naprawdę do wszystkich tych takich narządów miąższowych, ale także na przykład przywry posiadają takie specjalne przyssawki i nikt o tym w ogóle nie mówi, że pasożyty mają taką zdolność do przebijania właśnie jelit, przebijania na przykład pęcherza moczowego, przebijania na przykład płuc. One naprawdę mają, tak jak Wam powiedziałam, przywry mają specjalne przyssawki, tasiemce mają specjalne takie główki, że mogą się po prostu przyssawać i rozdzierać te nasze na przykład jelita, bo bardzo często mówicie o tym, że włosogłówka żyje tylko w jelitach i tak, ona najczęściej bytuje w jelitach, ale ona ma także zdolność do tego, bo włosogłówka, tak jak Wam mówiłam, jest to robak obły. On także ma zdolność przebijania naszych jelit, bardzo często nasze jelita są rozszczelnione, nasze kostnki jelitowe są rozszczelnione i one wtedy się przebijają i już po prostu sobie wędrują do krwi, do limfy, do innych po prostu narządów. I płazińce, na przykład tasiemce, mają bardzo skomplikowany już rozwój. Tak jak Wam mówiłam, że ich jajeczka mogą być połknięte z drobinkami kurzu i po wylęgu właśnie taka larwa przydziera się wtedy do jakiegoś swojego ulubionego narządu i wtedy ten narząd oddziela tą larwę cystą. Po prostu nasz organizm sobie tworzy taką cystę i ten pasożyt po prostu jest otorbiony. I nasze białe ciałka krwi, one są stworzone tak, by nie atakować naszego organizmu, więc one po prostu sobie omijają tą cystę, bo myślą, że to jest nasz organizm i nie atakuje po prostu tej cysty, którą tak jak naprawdę wytworzył nasz organizm, ale żeby się ochronić przed tym po prostu pasożytem. I dlatego te robaki płaskie, one mają bardzo długi i bezpieczny czas bytowania w naszym organizmie. One mogą być nawet w organizmie przez kilkanaście lat sobie po prostu siedzieć pod taką cystą. I może się tak zdarzyć, że gdy na przykład spożywamy jakieś mięso, to możemy zjeść taką larwę, która na przykład zadomowiła się w mięsie. Jak sobie zobaczycie, na przykład wpiszecie, ale może zauważyliście, że czasami w mięsie są takie larwy zarośnięte po prostu cystą i tam w środku właśnie bytuje sobie jakiś pasożyt. I przy spożywaniu takiego mięsa możemy zjeść taką larwę, która akurat zadomowiła się w mięsie. I jeśli człowiek właśnie przegryzie taką otoczkę takiej cysty, to w czasie przeżuwania pokarmu larwa zostaje połknięta i przytwierdza się główką do ściany jelita. I zaczyna się już rozrastać krok po kroku w naszym organizmie. I potem jajeczka wydostają się wraz z zawartością do jelita grubego i znowu następuje ten cykl rozwojowy pasożytów. Więc naprawdę ten cykl rozwojowy pasożytów jest bardzo, bardzo skomplikowany i naprawdę łatwo jest zarazić się takimi pasożytami. Trzeba wiedzieć właśnie kilka takich podstawowych rzeczy, jakie są objawy,
Gdy Was coś niepokoi, to naprawdę warto sobie sprawdzić dietę, jaką prowadzicie dietę, bo musicie wiedzieć o tym, że pasożyty żywią się właśnie przede wszystkim cukrem, nabiałem, takim śluzem, gdy mamy jakiś śluz w organizmie, glutenem, naprawdę bardzo to jest szkodliwe i właśnie przy takim odrobaczaniu, oczyszczaniu jest bardzo ważne, żeby zwrócić sobie uwagę na tą dietę, najlepiej, żeby ją pozbyć się tego cukru, glutenu, nabiału, spożywać kasze, warzywa, owoce, takie właśnie gorzkie rzeczy, jak na przykład gorzkie zioła i takie właśnie gorzkie zioła, które są przeciwpasożytnicze, to jest na przykład czarny orzech, to jest na przykład oregano, bardzo silnie działa, to są na przykład pestki dyni, ale te świeże pestki dyni, które zawierają kukurbitacyny, to jest na przykład wrotycz, to jest na przykład tymianek, to jest na przykład korzeń omamu, to są goździki, to jest bylica piołun, co to jeszcze jest, pełdarko jest przeciwpasożytnicze, kurkuma, czy na przykład andrographis. I tak jak Wam właśnie mówiłam, większość z tych ziół znajdziecie tutaj u nas w parakielerze i na przykład goryczka żółta, ona ma silne także właściwości przeciwpasożytnicze, ona tutaj jest na pierwszym składzie. Goździk, tak jak Wam mówiłam, czarny orzech, tymianek, łącze kurkumy i witamina C, która dodatkowo jeszcze oczyszcza organizm z toksyn i jeszcze bardziej podbija te działania oczyszczające organizmu. I naprawdę warto jest sobie wprowadzić takie zioła, robić sobie takie odrobaczanie, oczyszczanie. Naprawdę warto z 2 razy do roku. I teraz jest właśnie bardzo dobry czas na to, bo są warzywa. Ja na przykład mam ogromny ogródek, mam tam naprawdę bardzo dużo warzyw i owoców i teraz wszystko jemy z ogródka. Dzisiaj na przykład zupę z kalarepki będę sobie robić, czy tam cukinię już wczoraj zerwałam. Właśnie to są takie pokarmy, które teraz warto wprowadzić. Do tego jakieś kasze. Kto lubi mięso, to nie chce wprowadzić, ale pamiętajcie o tym, żeby na przykład to był jakiś indyk, może jakiś królik, może jakaś gęś czy kaczka. To są takie zdrowszych... Więc jak zacząć odrobaczanie prawidłowo? Przede wszystkim odrobaczanie trzeba zacząć w głowie, żeby się nastawić pozytywnie o tym, żeby sobie myśleć o tym, jak super będziesz się czuła po odrobaczaniu, a nie zaczynać odrobaczania z taką niepewnością, że kurczę, nie wiem, czy to podziała, bo jeśli tak będziesz myśleć, to na pewno nie podziała, trzeba być zawsze pozytywnym i dobrze nastawionym. Czy trzeba najpierw uzupełnić niedobory? Nie trzeba. Ponieważ odrobaczanie, czyli oczyszczanie, one, gdy przeprowadzimy tą kurację, to po prostu te niedobory się dojdą do równowagi. Po prostu nadmiar jakichś składników się wyreguluje, niedobory też się wyregulują i po prostu organizm sam się doprowadzi do równowagi. I właśnie tak samo działa odrobaczanie, to jest po prostu odrobaczanie, oczyszczanie, regulowanie organizmu. Niedobory się po prostu uzupełnią same. A tak w ogóle to bardzo często w ogóle zbadać, jakie mamy niedobory, bo to by naprawdę trzeba było wykonać dużo badań, bo to nie są tylko jakieś minerały, mikroelementy. Naprawdę tego jest bardzo dużo. To jest na przykład równowaga kwasowo-zasadowa, czy jest utrzymana. Naprawdę tutaj wszystko wchodzi w grę. Więc tak jak Wam mówię, taki właśnie nasz parakiller, mamy go teraz od dzisiaj w promocji za 69,99, jest tutaj 90 kapsułek, więc naprawdę się fajnie sprawdzi. I ja bym do tego jeszcze sobie włączyła na pewno kąpiel na odrobaczanie, na pasożyty. Czy trzeba odstawić wszystkie witaminy przy odrobaczaniu typu witamina C, D3, adek, omega, czy można je stosować w trakcie odrobaczania? Wiecie co, tu jest tak właściwie kwestia sporna. Mam alergię na niektóre orzechy, to znaczy, że parakiller nie jest dla mnie. No z tą alergią na te orzechy to też nie jest tak łatwo, bo... Tu też jest taka kwestia kontrowersyjna, że po prostu te alergie na te orzechy, to one po prostu skądś do nas przyszły. Ja kiedyś słuchałam tego, jak Jerzy Ziemban mówił, nagrał cykl filmów o szczepionkach, które właśnie w swoim składzie miały różnorakie tam oleje z orzechów, czy tam coś innego i po prostu, gdy te szpryce po prostu zostały nam wstrzyknięte, dlatego wtedy pojawiały się te alergie na te orzechy. Nie wiem, co Ci mam tutaj poradzić, bo bardzo dużo osób nam pisze, że właśnie biorą sobie tego parakillera i po prostu nic złego się im nie dzieje, ale to po prostu byś musiała sobie wytestować sama, jakąś na przykład mniejszą dawkę sobie spróbować, na przykład pół kapsułki i zobaczyć.
bo naprawdę ciężko mi jest tu powiedzieć. A co do wcześniejszego pytania o tym, czy odstawić, powiem Wam tak, tradycyjna medycyna chińska mówi, że jeśli robimy odrobaczanie, jeśli robimy oczyszczanie, to nie robimy wzmacniania w tym samym czasie, a na przykład witamina, co tu było napisane, witamina C, D3, adek, omega, to jest wszystko wzmacnianie, więc jeśli robimy odrobaczanie, to odstawiamy wzmacnianie i wzmacnianie włączamy po odrobaczaniu. I tak mówi tradycyjna medycyna chińska, że najpierw robimy odrobaczanie, oczyszczanie, potem wzmacnianie. I ja się z tym zgadzam, ale jeśli ktoś naprawdę ma jakieś niedobory witaminy D3, jeśli na przykład ma poziom 30 i chce zrobić to odrobaczanie, bo po prostu musi, to ja bym brała tą witaminę D3, brałabym ten adek i brałabym też witaminę C. Ale jeśli ktoś naprawdę ma te wszystkie tak, te poziomy, witamina C, witamina D3 uregulowane na wysokie poziomy, to bym po prostu odstawiła i potem po odrobaczaniu bym znowu włączyła sobie właśnie tą witaminę C, adek D3 i właśnie omegę. Czy może polecić coś Pani także na kandidozę? Tak, mogę polecić. Mamy olejek na kandidę, który się fajnie sprawdza. Też zależy, jak się objawia ta kandida, czy jakimiś bólami brzuszka, czy na przykład biały osad na języku, to jest też bardzo ważne i w sumie chyba to by mi było potrzebne, żeby bardziej odpowiedzieć na to pytanie. Ale olejek na odrobaczanie będzie wtedy w sam raz. Olejek na odrobaczanie, tak, tylko ja bym do tego olejku jak zwykle dołożyła probiotyki, żeby wspomagać też od razu tą florę bakteryjną, biały osad na języku. No to ja bym na przykład sobie wprowadziła, zależy też co masz, bo jak już masz coś od nas w domu, to mogę Ci zaproponować coś, co już masz, żebyś nie musiała po prostu kupować czegoś nowego. Wzdęcia, to od razu mi się nasuwają enzymy trawienne, ale daj mi wzdęcia, to ja bym na pewno dodała, włączyła enzymy trawienne, na pewno bym dała probiotyki i na pewno dałabym coś na odrobaczanie, albo właśnie tego parakillera, albo nasz olejek na odrobaczanie, albo olejek na kandydę, albo olejek oregano. One bardzo dobrze wszystkie działają na pasożyty, więc też zależy, nie mam nic, dlatego szukam pomocy. Aha, no to jeśli nie masz nic, to polecam Ci to. Mamy go teraz za 69,99 w promocji, więc opłaca się najtaniej i on ma naprawdę silne działanie, bo naprawdę tu jest fajny taki skład takich mocnych ziół, bo jest tu goryczka żółta, jest tu tymianek, jest tu goździk. Więc tak, możesz napisać na priv, nie ma problemu, możesz napisać wiadomości prywatnej. I jeszcze chciałabym Wam tylko przypomnieć, bo też zaraz będę kończyć, że mamy taką grupę na WhatsAppie, w którym pracujemy, właściwie cały czas tam jesteśmy, od 8 do godziny 16, cały czas tam możecie pisać, my jesteśmy w trakcie, po godzinach jest nasza Asia, jest nasza Edytka, więc one też Wam odpowiadają. Wrzucę Wam w opisie tego live'a linka do tej grupy, wchodźcie tam, dołączajcie, my tam też wydajemy Wam różne promocje. Dziewczyny decydują, co chcą na promocji, czy tam czy chcą jakąś darmową dostawę. Dzisiaj na przykład dziewczyny decydowały, że chcą darmową dostawę, więc bardzo Wam polecam. Który suplement Pani poleca na odprowadzenie toksyn w trakcie odrobaczania dla dzieci? Enzymy trawienne. One bardzo szybko oczyszczają, po prostu one działają jak takie nożyczki, że jak są jakieś toksyny, one to szybko po prostu trawią i wydalają je wraz z kałem, ale trzeba pamiętać o tym, żeby dużo pić, te enzymy sobie wprowadzić i żeby wprowadzić błonnika dużo do diety, więc na przykład sobie wprowadzacie jakieś warzywa, owoce, kasze, płatki owsiane, płatki orkiszowe. My teraz z dzieciami bardzo dużo jemy płatków orkiszowych i przede wszystkim i my jeszcze sobie po prostu pijemy chlorofil, więc to jeszcze bardziej nam wzmacnia ten efekt oczyszczania. Ktoś tam pytał o chlorofil, ja różne testuję, teraz akurat mam chlorofil z Duo Life'a, bo on jest taki duży i też go bardzo polecam. Już skończyliśmy jedno opakowanie, już mam w sumie drugie zakupione, więc bardzo Wam polecam. Więc tak jak Wam mówiłam, na odrobaczanie Wam polecam teraz Parakillera, mamy go teraz za 69,99 i fajne jest też to, że on naprawdę ma tutaj 90 kapsułek, macie tutaj same zioła, po prostu macie goryczkę żółtą, macie czarny orzech, czapetkę, czyli goździk, macie tutaj tymianę, kurkumę, witaminę C i nic więcej. Żadnych stearinianów, magnezu, żadnych jakichś dwutlenków krzemu, dwutlenków tytanu, nic, po prostu same zioła. I mamy też teraz enzymy trawienne w promocji, tak samo za 69,99.
Mamy teraz je w czarnym opakowaniu i kochani, ich też tutaj jest 90 kapsułek, więc naprawdę Wam starczy na dużo. One są w takiej kapsułce, w takim proszku, w formie takiej śmietanki, więc bardzo fajnie to się sprawdzi w trakcie odrobaczania. Probiotyki oczywiście do tego, żeby odbudować tą florę bakteryjną i ja bardzo Was zachęcam do mieszanki ziół do kąpieli, żeby się oczyścić, także oczyścić ten układ limfatyczny, żeby te wszystkie nicienie, włosogłówki, powychodziły z tego układu limfatycznego i po prostu nas nie zatoksyczniały, bo bardzo często się też zdarzają ostatnio obrzęki układu limfatycznego, właśnie powiększone migdały, czy powiększone tutaj pod pachami, to wszystko jest układ limfatyczny. Jeśli on jest zatoksyczniony tymi pasożytami, to on po prostu nigdy się nie oczyści. My musimy go regularnie wspierać, oczyszczać, wykonywać sobie takie kąpiele, brać sobie właśnie takie zioła na odrobaczenie, gorzkie zioła, bo pasożyty nienawidzą smaku gorzkiego, nienawidzą smaku ostrego, więc bardzo zdrowo jest właśnie jeść takie gorzkie jakieś przyprawy, gorzkie zioła czy ostre, bo to po prostu działa na niekorzyść pasożytu, a właśnie taki efekt chcemy osiągnąć. Andrographis też działa bardzo fajnie gorzko, więc gdy ma bardzo gorzki smak, Bacopa monieri ma bardzo gorzki smak, więc jeśli jesteście chorzy, to znak, że macie tam jakieś wirusy, macie tam jakieś grzyby, macie tam jakieś pasożyty i właśnie dlatego te zioła gorzkie tak dobrze wtedy działają, bo po prostu one wprowadzają do organizmu takie warunki niekorzystne dla pasożytów i po prostu ta infekcja, która bardzo często jest pasożytem, wirusem, grzybem, po prostu odchodzi. Więc tyle, co Wam chciałam przekazać. Jeszcze tu ktoś pisze, a czy te wszystkie kapsułki można wysypać i bezpośrednio podać do buzi? Dziecko nie połknie kapsułki, dziękuję. Tak, możesz je wysypać, zaraz Ci zademonstruję wszystkie kapsułki, czy są to enzymy trawienne, czy jest to parakiller, czy jest to andrographis, wszystko po prostu sobie bierzesz, otwierasz kapsułkę i wysypujesz do buzi i gotowe. Więc bardzo Wam dziękuję, bardzo Was zachęcam i trzymajcie się ciepło. A pytania zadawajcie w komentarzu, chętnie Wam odpowiem, jeśli macie jeszcze jakieś. I wrzucę Wam linka do tej grupy na WhatsAppie. Pa, trzymajcie się!